Spotykamy się, aby Państwu zaprezentować system, który chcemy wprowadzić testowo w tym roku, mając nadzieję, że się sprawdzi i zafunkcjonuje na stałe w naszym mieście. Ja mówię o siedleckim rowerze miejskim. Będą cztery stacje. Pierwsza stacja przy Parku Wodnym, druga stacja przy Siedleckim Zalewie. Trzecia stacja będzie róg Armii Krajowej w ulicy Pułaskiego, czyli w samym centrum miasta. I czwarta stacja będzie przy Nowym Kinie, która też będzie obsługiwała taką dużą część osiedla Młynarska i Wyszyńskiego. Wydaje mi się, że pomysł jest świetny. Inne miasta już wcześniej takie systemy wprowadziły u siebie. Myślę, że położenie naszych obiektów kulturalno-rozrywkowych jakby aż prosi o wprowadzenie takiego systemu, bo przejazd z osiedla Warszawska do Parku Wodnego, czy też do naszych ośrodków kultury z innych osiedli. Ja na przykład rowerem przejeżdżam nasze miasto w przeciągu 15 minut i to jest wspaniały środek lokomocji, bo dzięki temu można w każdy kącik zajrzeć, w każdym miejscu się zatrzymać, nie trzeba płacić za parkowanie. No i dogodność tego systemu też polega na tym, że mogę wziąć rower, załóżmy, nad zalewem, a zostawić go przy Parku Wodnym i nie mieć takiego kłopotu, jak macie ze swoim rowerem. Przygotowaliśmy stronę internetową, która się nazywa srm24.pl. Jak już pewnie wszyscy wiedzą, SRM dlatego, że siedlecki rower miejski. 24, ponieważ będzie dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, obojętne czy ktoś będzie chciał skorzystać o 7 rano, o 4 w nocy czy o 1 w nocy, będzie mógł dowolnej stacji wypożyczyć, na dowolnej stacji oddać, będzie to wszystko działało non-stop i dostępne będzie w każdej godzinie. Także wchodząc na stronę rowerów miejskich, będzie na początku trzeba się zarejestrować. Jakby standardowo każdy, kto korzysta z internetu, wie, że podstawowych jakby danych udzielić. Dane osoby, imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, wszystkie standardowe dane. By zarejestrować się, wtedy do systemu przyjdzie mail, trzeba go odczytać, jeszcze raz się zalogować i wtedy opłacić 20 zł kwotę dostępową i ta kwota jest do wykorzystania do jazdy. Czyli jeżeli jest w cenniku 2 zł za pierwszą godzinę, 20 minut mamy gratis, pierwsza godzina 2 zł pobierze system. Jeżeli przejedziemy 20 minut, w ciągu tych system jakby nie pobierze nic, można jeździć, jechać do pracy, 20 minut gratis, wrócić z pracy, 20 minut gratis i jakby przez cały okres 3 miesięcy te 20 zł wystarczą do korzystania z systemu w całym czasie. To proszę powiedzieć, jak to było z tym rowerem miejskim w Siedlcach? Kto się do kogo zwrócił? Czy pan do nas, czy może miasto do pana? My przesłaliśmy ofertę dla wielu gmin w Polsce, żeby zainteresować ich takim rozwiązaniem, ponieważ prowadzimy rowery miejskie w Rzeszowie, w Toruniu, w Nowym Dworze Mazowieckim i gmina Siedlce odezwała się, by organizowaliśmy spotkanie i w krótkim okresie czasu jakby doszliśmy do porozumienia, że bardzo łatwo nawiążemy współpracę i z prezesem tutaj szybko doszliśmy do porozumienia, zawarliśmy umowę. W ciągu miesiąca jakby projekt będzie zrealizowany. Czyli w tym momencie jest już jaki etap? Mamy ze sobą podpisaną umowę. My przygotowujemy się do realizacji inwestycji. 1 lipca system rusza, także za tydzień zaczynamy montować infrastrukturę, podłączamy i na wakacje ruszamy rowerami do przodu. Jadę rowerem, mam zamiar go oddać na jednej ze stacji. Przyjeżdżam, a tam brakuje miejsca. Czy jest taka możliwość w ogóle, że nie będę miała gdzie podpiąć tego roweru, gdzie go oddać? Oczywiście system jest przygotowany na wszystkie dziwne sytuacje. Będzie się zdarzać, że na jednej stacji będzie brakować rowerów, na drugiej będzie za dużo, czyli nie będzie go gdzie wpiąć. Wtedy jest dodatkowe zapięcie na szyfr. Stacja umożliwia wygenerowanie wtedy szyfru i użytkownik po prostu przypnie za pomocą dodatkowego zapięcia i system jakby automatycznie zaliczy to też jako oddanie, ale tylko wtedy, jeżeli będzie stacja zapełniona. Na początku będzie 30 rowerów. Jaka perspektywa dalej, jak pomyśli?
Znaczy tutaj wszystko zależy od wskaźników. Daliśmy sobie jakby z prezesem 3 miesiące, chcemy podsumować to. Wydaje mi się, że jeżeli 2000 mieszkańców Siedlec się zarejestruje, skorzysta z tego systemu, będzie to wskaźnik taki, który pozwoli nam jakby z perspektywą patrzeć na przyszły rok i przygotować się do rozszerzenia tego systemu i wprowadzenia 10 stacji 100-150 rowerów, które by jakby pokryły cały obszar działania Siedlec. Panie prezesie, proszę powiedzieć kilka słów o tej nowej inicjatywie Siedleckiego Rowera Miejskiego. Mam nadzieję, że miasto Siedlce jako jedno z wielu miast w Polsce wpisze się w ten system przemieszczania się po mieście najzwyklej rowerem i temu ma służyć system Siedleckiego Roweru Miejskiego. Będzie można się zalogować na stronie www.srm24.pl i tam wszystkie szczegóły jakby zalogowania się, możliwości udostępnienia tego roweru w tym systemie mieszkaniec Siedlec pozna i jak zechce skorzystać, to się zaloguje. No mam nadzieję, że ten system 3-miesięczny, testowy, wakacyjny pokaże nam, na ile ten system rowerów miejskich jest miastu potrzebny. Czyli tak naprawdę, czy jest potrzebny mieszkańcom. Ja mam taką nadzieję, że spełnimy taką lukę, która w tym przemieszczaniu się w mieście jest, bo nie wszyscy mają samochody, nie wszyscy jeżdżą komunikacją miejską, a chętnie dla zdrowia również, dla swojej kondycji, dla również rekreacji wsiądą na rower miejski i wspólnie z rodziną czy też z przyjaciółmi po tym mieście będzie się przemieszczał.